Już tak, sprawy techniczne. Witam serdecznie, Robert Michalak, przyjechałem do Państwa z Konina. Pełnym sercem jestem tutaj Lubuszaninem, natomiast urodzony w Wielkopolsce. Zawsze chętnie wracam w te miejsca i opowiem Państwu ogólnie o systemach transportu. Z uwagi na charakterystykę obiektu był to przede wszystkim transport szynowy. Teraz zagłębimy się bardziej w temat. Niektóre rzeczy będą dla Państwa zaskakujące, niektóre będą oczywiste. W każdym razie prześledzimy sobie, w jaki sposób Niemcy postanowili to zbudować, a później jak planowali to zaopatrywać na czas walki. A więc tak, opowiemy sobie o normalnotorowych kolejach budowlanych międzyrzeckiego rejonu mocnionego, o wąskotorowych kolejach zaopatrzeniowych i ogólnym stanie tych obiektów do 1945 roku, kiedy w zasadzie została zakończona jakby dzieje niemieckie tego systemu fortyfikacji. W 1935 roku zjawia się tutaj wspomniany wcześniej wódz III Rzeszy Adolf Hitler. Zostaje oprowadzony po różnego rodzaju schronach budowanej wcześniej linii Jezus-Obra. Kolega wspomniał, że między innymi przebywał w mojej ulubionej wiosce Wysoka. Zostaje Hitler zaprowadzony na wspaniałe wzgórza, skąd rozciąga się piękny widok na duży wał ziemny. Powstały z przekształconych placu tektonicznie osadów trzeciorzędowych, czyli wzgórz rozciągających się pomiędzy Wysoką a Kałamą. Tam oszołomiony wspaniałą wizją, którą przedstawili mu niemieccy fortyfikatorzy, podejmuje decyzję o budowie systemu fortyfikacji w tym miejscu, który według niemieckiej terminologii nosi nazwę front forteczny, czyli Festungsfront. Dokładnie ten odcinek został nazwany Festungsfront Oder Wartebogen, czyli front forteczny u Odry Warty. Rozpoczęcie budowy łuku Odry Warty jest podawane na połowę 1936 roku i wówczas cały teren pomiędzy w zasadzie Kurskiem a Lubrzą stał się jednym wielkim placem budowy. Główny wysiłek inwestycyjny tego założenia fortecznego został skierowany właśnie na odcinek centralny, o czym kolega wcześniej wspomniał. Jakby najmniej przez naturę obdarzony naturalnymi przeszkodami, stąd zaszła potrzeba tam właśnie ufortyfikować ten obszar w największym stopniu. Miało tam powstać łącznie na odcinku centralnym 111 dzieł fortecznych, przy czym dzieło forteczne w niemieckiej terminologii mogło oznaczać obiekt tak zwany skupiony, czyli jedną kupę betonu, bądź obiekt składający się z kilku podschronów, jakbyśmy powiedzieli. Schronów tak zwanych rozproszonych, czyli to 111 to były dzieła forteczne, które często były planowane jako zespoły jeszcze dodatkowo rozproszonych schron. System transportu materiałów budowlanych w tego typu inwestycjach został, no, na nowo musieli przemyśleć Niemcy. Nawet do tej pory, nawet przy dużych inwestycjach, typu wówczas na masową skalę budowane autostrady, czy też jakieś budowle hydrotechniczne, cywilne, zazwyczaj stosowano transport zarówno materiałów budowlanych, jak i transport mas ziemnych za pomocą wąskotorowych kolejek polowych, tego typu wagoników do przewożenia ziemi, bądź skrzyni, albo innych wagonów do przewożenia dłużycy, ale generalnie korzystano z torów, z kolejek wąskotorowych. Natomiast tutaj, na MRU, z uwagi na skalę przedsięwzięcia, skupienie tego wszystkiego na dość niewielkim obszarze oraz ciężar, masę przewożonych ładunków, ich ilość, zdecydowano się na budowę bardzo skomplikowanej sieci połączeń normalnotorowych. Czyli budowa centralnego odcinka miała być zbudowana dzięki wykorzystaniu kolei normalnotorowych 1435 mm, takich jak znamy choćby
z waszego dworca, dokładnie tego typu koleje. W związku z tym na stacji kolejowej w Kursku powstał skład materiałów budowlanych. To był jeden z dwóch najważniejszych składów materiałów budowlanych. Akurat ten w Kursku był najważniejszy, największy. Powstał on przy stacji kolejowej, to jest dworzec na tej stacji. Stacja uruchomiona w 1907 roku, chociaż sama linia była troszkę wcześniej uruchomiona, zaraz o tym powiem. Stacja uruchomiona w 1907 roku, mała stacyjka, nie bardzo się nadawała do rozbudowy. Cały skład materiałów budowlanych i pancerzy fortecznych został zbudowany nieco bardziej na południe od tej stacji. Takie były początki składu materiałów budowlanych w Kursku. Powstał on przy linii kolejowej Rzepin, Sulęcin-Międzyrzecz, która została uruchomiona w dwóch etapach. Pierwszy etap z Rzepina do Sulęcina w 1890, z Sulęcina do Międzyrzecza w 1892 roku. Na terenie składu materiałów budowlanych w Kursku łączna ilość torów kolejowych, które zostały tam doprowadzone z tej linii kolejowej pobliskiej, wynosiła aż 4 km i 800 metrów, czyli prawie 5 km torów łączących się w system, który łatwo pozwalał przesuwać próżne składy, ładowne składy, który pozwalał też wyładowywać najcięższe pancerze fronteczne. I tu macie Państwo pozostałości, niestety już bez baraków drewnianych, były tu drewniane, znormalizowane baraki, pozostałości torowiska, ono już dzisiaj nie istnieje. A tutaj macie Państwo, w tym miejscu biegł tor, a to jest rampa, która jest nazywana zwyczajowo przez bunkrowców rampą pancerną. Sięgając 70 cm nad główkę szyny, ułatwiała wyładunek najcięższych pancerzy fortecznych. O tym zaraz jeszcze sobie powiemy. Drugi skład materiałów budowlanych, specjalnie do budowy Międzyrzeckiego rejonu mocnego, został urządzony przy stacji kolejowej w Staropolu, przy linii kolejowej Międzyrzecz-Toporów, otwartej, uruchomionej w 1909 roku. Była to też linia jednotorowa ze wspaniałym wiaduktem w Łagowie, który pewnie Państwo znają. Tak wyglądała wówczas stacja kolejowa w Staropolu. Ona została w związku z budową składu materiałów budowlanych oraz sieci połączeń kolei normalotorowej do budowy MRU rozbudowana o pomieszczenie dyżurnego ruchu oraz w tym miejscu budynek dla toromistrza. Ważna informacja, dlaczego główny skład materiałów budowlanych oraz pancerzy powstał w Kursku, a nie w Staropolu? Odpowiedzią jest ten oto wspaniały obiekt. Nie był przystosowany do prowadzenia tak ciężkich składów z ciężkimi pancerzami. Nie miał odpowiedniej głośności. Mógłby, no może niekoniecznie się zawalić, ale zostać uszkodzony przez najcięższe pancerze. Stąd główna linia kolejowa do przewozu najcięższych elementów pancernych to linia Rzepin-Sulęcin-Międzyrzecz. Bocznica na terenie składu materiałów budowlanych w Staropolu, łącznie 2,3 km. Tutaj macie Państwo pozostałości baraków, które są to barakami powojennymi, ale rampa jest jeszcze w tym miejscu, gdzie była oryginalnie, a tu jest ślad po torze. A tutaj widoczny budyneczek stacji w Staropolu. To z kolei są ruiny na stawni wykonawczej w Staropolu. Ze stacji Staropolu wychodziła też bocznica do czegoś, co ja nazywam centralną żwirownią koło wsi Buczyna. Przecinając tor główny zasadniczy linii kolejowej Toporów Międzyrzecz, należało wybudować nastawnię wykonawczą i żeby bezpiecznie prowadzić pociągi w kierunku właśnie tej żwirowni. Jako ciekawostkę, jeżeli znają Państwo pewną wspaniałą linię kolejową ze Skwierzyny do Starych Bielic z przepięknymi modernistycznymi budynkami z lat 30. Architektem tamtych obiektów na tamtej linii
dworcowych był niejaki Wilhelm Beringer, główny architekt dyrekcji kolei Rzeszy Wschód we Frankfurcie na Dobrą. I on z dużym prawdopodobieństwem on był też sprawcą projektu tej nastawni. A więc musiała być piękna. Pomiędzy dwoma głównymi składami materiałów budowlanych w Kursku i w Staropolu Niemcy zaczęli budowę czegoś, co ja też umownie nazywam, ponieważ nie ma dokumentów, główną linią kolei budowlanej, czyli wprost połączenie łączące, zaraz zobaczycie to Państwo na mapie, dwa składy materiałów budowlanych, skąd odchodziły wielokilometrowe nawet rozgałęzienia do poszczególnych rejonów robót, do poszczególnych schronów i tak dalej. Linia główna pomiędzy Kurskiem a Staropolem 14,5 km, więc jest co jechać, dzisiaj jest co zwiedzać i chodzić. Te wielokilometrowe rozgałęzienia w dużej mierze powstały nie tylko po to, aby doprowadzić bezpośrednio tor do rejonu robót, czy też do konkretnego obiektu, ale też jako obejścia bardzo dużych różnic wysokości. Linia, w ogóle koleje budowlane międzyrzeckiego rejonu umocnionego, te normalnotorowe, zostały zaprojektowane przez cywilnych urzędników mierniczych, inżynierów, oddelegowanych specjalnie do tego zadania z właściwej obszarowo dyrekcji kolei Rzeszy Wschód we Frankfurcie nad Odrą. Mówiąc tak kolokwialnie, kolesie dostali zadanie, jedźcie, wymierzcie, wy się na tym znacie jako inżynierowie mierniczy, firmy prywatne będą to budować. Sieć połączeń kolei budowlanych międzyrzeckiego rejonu umocnionego, podobnie jak same schrony, była wykorzystywana prawdopodobnie przez firmy prywatne, specjalistyczne firmy prywatne, oczywiście w warunkach zachowania ścisłej tajemnicy jako obiekt militarny. Ważna rzecz jeszcze, tutaj obalając pewnego rodzaju mity, z dokumentów jasno wynika, zachowanych niemieckich, że kolej budowlana międzyrzeckiego rejonu umocnionego, zbudowana wielkim nakładem sił i środków, nie była planowana do wykorzystania taktycznego, czyli nie była wykorzystana, nie miała być wykorzystana do na przykład ustawienia tam pociągów pancernych, tudzież dział kolejowych i tak dalej. Niemcy nie przewidywali, zresztą samo założenie, idea frontu fortecznego nie przewidywała tego typu rzeczy. A tutaj macie Państwo przekrój torowiska tak zwanej linii drugorzędnej według instrukcji niemieckich kolei Rzeszy obowiązującej na owy czas. Ważna rzecz, dokładnie według tego projektu zostały wykonane koleje budowlane na międzyrzeckim rejonie umocnionym. Bardzo duża staranność, odpowiednie pochylenia, odpowiednie łuki, odpowiednie odwodnienie, wykształtowana korona. Proszę pamiętać to, co wspomniał mój kolega. W momencie, kiedy w 1936 roku rozpoczęto budowę, generał major Otto Wilhelm Forster, jako odpowiedzialny za prowadzenie całego projektu, przewidywał, że ta budowa ma potrwać 15 lat. Pierwotnie planowano zakończenie budowy międzyrzeckiego rejonu umocnionego. W 1951 roku miał być gotowy, miał osiągnąć siłę bojową zakładaną projektami. Także budowa szkieletu kolei budowlanych musiała w zasadzie przetrwać cały okres budowy. Stąd i staranność wykonania oraz wieczołowitość, z jaką podchodzono do obiektów inżynierskich i tak dalej. Tutaj mamy dla zorientowania się schematyczną mapę kolei budowlanych normalnotorowych na międzyrzeckim rejonie umocnionym. Zaczęliśmy od tego. Skład materiałów budowlanych w Kursku, mówiliśmy sobie, na linii Rzepin Międzyrzecz. Następnie omawialiśmy sobie skład materiałów budowlanych w Staropolu, na linii Stoporowa do Międzyrzecza. Linia główna, o której mówiłem, i mnóstwo odgałęzień do poszczególnych rejonów robót, bądź poszczególnych obiektów planowanych, czy też niezrealizowanych. Proszę zwrócić uwagę, jaki to jest skomplikowany system.
on w dużej mierze wymagał zastosowania naprawdę bardzo skomplikowanych albo obiektów inżynierskich, jak na przykład nad Strugą Jeziorną, albo też dużych prac ziemnych. Szczególnie w obszarze okalburków morenowych tutaj położonych. Zwróćcie też uwagę, jak wygląda to, dlaczego na przykład z tego schronu nie wyciągnięto toru do budowy tego schronu. Wyobraźcie sobie, mówiłem wcześniej o wale ziemnym, przekształconym glacją tektonicznie, zasobów trzeciorzędowych, różnica wysokości. Stacja kolejowa w Staropolu, mniej więcej 85 metrów nad poziomem morza. Ten obiekt 145 metrów nad poziomem morza. Także pomiędzy tym miejscem, a tym jest 60 metrów wysokości różnicy. Dwa wieżowce. To jest aż tyle. Stąd tak skomplikowany system, żeby dowieźć pancerze bądź materiały budowlane z tej stacji na przykład tutaj, nie można było pociągnąć takim. Pociąg wyglądałby jak kolejka liniowa. Musiano obierać całość. Jest to różnica wysokości, może tego nie widać, jak się tam jest na miejscu, ale jeżeli się spojrzy trochę z pewnego dystansu na to, albo przeanalizuje mapy, ja bym tutaj użył słowa wstrząsające. Tak, dla waszej jeszcze, dla państwa orientacji, tak zwana pętla poruszyńska. Tutaj pętla nietoperska, obszar wsi Pierszyca, a tutaj przebiega droga z Sulęcina do Międzyrzecza, główny wjazd do podziemi międzyrzeckiego rejonu masywnego. Zaraz jeszcze będziemy wracać do paru tematów. Jeżeli mówimy o kolei budowlanej, normalnotorowej, tak skomplikowany system połączeń wymaga zastosowania urządzeń zabezpieczenia ruchu. W niektórych miejscach kolej była zabezpieczona w taki sposób, jak koleje drugorzędne, czyli powiedzmy takie drugiego rzędu, jednotorowe koleje w Niemczech, powiedzmy, czyli sygnały kształtowe, jednoramienne bądź dwuramienne, sieć łączności niezbędna do bezpiecznego prowadzenia pociągów, prowadzenie ruchu. Większość, oprócz jednego miejsca, tak zwanego trójkąta torów, większość rozjazdów była nastawiana ręcznie przez drużyny pociągowe. Koleje maszyniści, byśmy dzisiaj powiedzieli, na parowozie musieli bardzo dobrze znać szlak. Trudność, z jaką poruszały się parowozy, wynikała z dużych pochyleń, z bardzo ciasnych łuków i tak dalej. Tutaj na zdjęciu jedno z niewielu znanych zdjęć kolei budowlanej MRU. To dokładnie jest przesypownia żwiru przy żwirowni w Buczynie. Pod nią skład wagonów węglarek z lokomotywą, tak zwanym tędrzakiem, do obsługi kolei budowlanej. Ten budynek, znaczy ta część drewniana nie istnieje, istnieją tylko fundamenty do dzisiaj. Całość jest wspaniale porośnięta lasem. Wspomniałem wcześniej o trudnym charakterze tej linii, o trudnym profilu. Według ówczesnych norm niemieckich kolei parametry tej linii, czyli wzniosy, spadki, ciasność łuków, można było ją sklasyfikować, gdyby była linią publiczną, miałaby, sobie wyobraźcie, kategorię kolei górskiej. Co dla mieszkańców tych rejonów może być też wstrząsające, ale ona miała dokładnie parametry kolei górskiej. Parowozy stosowane na tej linii normalnotorowe, tak zwane tędrzaki, czyli parowozy pozbawione wózka na węgiel, zbiornik na węgiel w tym miejscu, woda w tym miejscu. One charakteryzowały się
dość dużymi przyspieszeniami, odpowiednimi naciskami osiowymi do tej dość słabej linii kolejowej, a także tym, że można było z równą prędkością jechać do przodu, dymnicą do przodu, jak i dymnicą do tyłu. I były bardzo często wykorzystywane właśnie tego typu parowozy na kolejach budowlanych, a także na przykład na podmiejskich, gdzie trzeba szybko, często stawać, często ruszać. Park wagonowy. W większości wagony składały się z wagonów węglarek, wagonów krytych, na przykład do przewozu cementu na place robót. W momencie, kiedy trzeba było przewieźć bardziej skomplikowany ładunek, jak na przykład pancerze, wówczas używano wagonów najczęściej niskopodwoziowych. I tutaj już wcześniej kolega wspomniał o tym, że najcięższe pancerze miały być zamontowane w wieżach pancernych i ich waga łączna wszystkich elementów miała dochodzić tam do kilkuset ton. Przy czym, to jeszcze Państwu pokażę, o co chodzi, nawet te największe pancerze, jeżeli one miały kilkaset ton, one były podzielone na kilka elementów. I najcięższy pojedynczy element najcięższego pancerza ważył 120 ton. Jego wymiary, jak i masa pozwalały go załadować na wagon niskopodwoziowy. Jeżeli ta masa byłaby już większa niż 120 ton, albo większe wymiary, nie zmieściłby się w skrajni taboru, albo nie mógłby być przewożony koleją. Także Niemcy, projektując pancerze do tych fortyfikacji, brali pod uwagę ich transport. Transport nadgabarytów, o czym właśnie zacząłem mówić. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Fortyfikacji im. Toperzy w Gniewie, zrobione po wojnie na terenie składu materiałów budowlanych w Kursku w czasie działalności składnicy fortyfikacyjnej nr 1 Wojska Polskiego. Jest to pancerz na karabin, chyba na karabin maszynowy, akurat na pancerzach mniej się znam. W każdym razie ten element 110 ton, miał ważyć. To jest podstawa tego pancerza, a to jest pancerz ten, który miał strzelać, 110 ton czystej stali, trzeba było to przewieźć. Oprócz specjalnie wybudowanych do tego celu na odcinku centralnym kolei budowlanych z Międzyrzeckiego Rejonu Mocnionego, na innych odcinkach skrzydłowych można było też korzystać z kolei użytku publicznego. Międzyrzecki Rejon Mocniony, mniej więcej jego przebieg w ten sposób można by wykreślić. Oczywiście na przykład do budowy grupy Litzmann w Mostkach można było wykorzystać transport kolejowy i stację, przystanek, przepraszam, kolejowy w Mostkach, który powstał w 1934 roku. Można też było na przykład w Nietkowicach korzystać z kolei, a także na przykład przystanek w Rakowie czy w Trzebiszewie na linii z Kwierzyna Gorzów, dość blisko położonej między schronami. I tutaj, żebyście się też Państwo zorientowali, Międzyrzecz. Tutaj jest Świebodzin na samym skraju. Przepraszam. Wcześniej mówiliśmy o stacjach. Stacja pancerna w Kursku, skład materiałów budowanych w Staropolu, odcinek centralny Międzyrzeckiego Rejonu Mocnionego jest większości, aby pokazać Wam w skali, jak to wyglądało. Na odcinkach skrzydłowych najczęściej korzystano przede wszystkim z transportu wąskotorowego. Tam już pancerze były dowożone lawetami drogowymi, a kolejki służyły do transportu mas ziemnych, ogromnej ilości, na przykład przy budowie kanałów, obiektów hydrotechnicznych, materiałów budowlanych. Tutaj macie pokazane na zdjęciu budowa drogi do mostu K610 koło Skąpego. Transport mas ziemi kolewami wąskotorowymi. Najbardziej rozbudowane systemy połączeń wąskotorowych powstały w okolicach właśnie Radoszyna, Skąpego. Stacja w Radoszynie była też składem, lokalnym składem materiałów budowlanych. Zaraz to zobaczycie na zdjęciu. Rozbudowany system połączeń wąskotorowych jeszcze istniał w okolicach grupy warownej Kerner. To jest miejsce, które znajduje się pomiędzy Staropolem a Lubrzą. Tam nie było możliwości wyciągnięcia kolei normalotorowej, na przykład ze stacji w Staropolu. Tam korzystano z połączeń wąskotorowych.
Prawdopodobnie kolejki wąskotorowe, tutaj jako analogię, znaczy na podstawie analogii to mówię, działały też na odcinku północnym, natomiast przyznam się Państwu, że żadnych śladów w terenie, jakichkolwiek połączeń kolejowych do schronów nie znalazłem. Na pewno nie było tam połączeń normalnotorowych, a wąskotorowe mogłem ich na przykład nie znaleźć, dlatego że często były układane wprost na trawie albo na koronie drogi. W każdym razie ja żadnych śladów nie znalazłem. Transport materiałów budowlanych. Stacja Radoszynie z materiałami budowlanymi. Głazy granitowe do budowy grodli na przedłużeniu zapór hydrotechnicznych. Widzicie Państwo składy z wagonami krytymi, prawdopodobnie do cementu, bo na pewno do przełożenia cementu były wykorzystywane kryte wagony, żuraw kolejowy do rozładunku materiałów budowlanych. To jest stacja Radoszyn. A tutaj, pomiędzy torami tak zwanymi normalnymi, tor wąskotorowy do przeładunku na kolejkę wąskotorową i dalej w kierunku Skąpego oraz Ciborza. Koleje zaopatrzeniowe. Kolejny ważny dział tutaj, całkowicie niezależny od kolei budowlanych. Do tej pory omawialiśmy koleje budowlane, teraz zaopatrzenie. Chciałem zacząć od tego, aby uświadomić Państwu, że to, co znamy jako zaopatrzenie MRU, to najczęściej są podziemne korytarze z pięknie zachowanymi torami kolejki wąskotorowej, którą znamy. Jednak system zaopatrzenia powinniśmy traktować trochę w szerszym kontekście. To, co widzimy w podziemiach, to już rozjazdy do poszczególnych obiektów bojowych bądź grup obiektów. Cały system zaopatrzenia był znacznie, grup pomyślany jako znacznie większe i skomplikowane rozwiązanie. A więc tak, sieć kolei zaopatrzeniowych opierała się na kolejach wąskotorowych, czyli kolejki 600 mm, bardzo popularne w niemieckiej armii już od XIX wieku, w zasadzie od wojny prusko-francuskiej, masowo stosowane w pruskiej armii, tak zwane 600-ki i właśnie na tym środku transportu miało być oparte zaopatrzenie międzyrzeckiego rejonu nocnego. Tutaj macie Państwo zdjęcie z mojej pocztówki. Nie jest to międzyrzecki rejon umocniony, natomiast tak wyglądały stacje przeładunkowe z kolei normalnotorowych na wąskie na froncie wschodnim w czasie I wojny światowej. To jest stacja przeładunkowa wojsk niemieckich. Tory normalne, tory wąskie, pryzmy różnego rodzaju towarów, ewentualnie przeładunek od razu bezpośrednio. Jedna stacja przeładunkowa dla sieci zaopatrzeniowej miała powstać w Drzewcach na linii kolejowej z Frankfurtu przez Świebodzin i z Bąszyn do Poznania. Druga stacja przeładunkowa dla kolei zaopatrzeniowych miała powstać w Wędrzynie na linii kolejowej z Rzepina przez Sulęcin do Międzyrzecza. Plan budowy, planowano, że będzie ona realizowana, kolej zaopatrzeniowa, w sezonie zimowym 1938-39, aby zatrzymać robotników na czas, kiedy nie prowadzone są prace budowlane, aby dać im zajęcie i żeby na przykład nie wyjechali za pracą gdzieś indziej. Bo w tym czasie Niemcy odczuwali tutaj, zaczęli odczuwać brak rąk do pracy. Gospodarka się ruszyła, między innymi prace publiczne spowodowały to, że chcieli z jednej strony Niemcy zatrzymać pracowników, a z drugiej strony właśnie no, trzeba było to zbudować. Plan zima 38-39, kolega wcześniej wspomniał o decyzji Adolfa Hitlera, dokładnie siedząc sobie przy herbacie w Berchtesgaden w nocy z 31 czerwca na 1 lipca podyktował memoriał, gdzie bardzo krytycznie odniósł się do budowy fortyfikacji w ogóle. Jest to moment, kiedy wstrzymano w zasadzie budowę międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Kolega wcześniej mówił, że udało się jeszcze przekonać wodza do przeprowadzenia prac, niektórych prac budowlanych, niektórych prac
powiedzmy zabezpieczających. Kilka obiektów jeszcze udało się rozpocząć na newralgicznych, takich w newralgicznych miejscach oraz w ewidentnych lukach. Natomiast plan kolei zaopatrzeniowej nie wyszedł już poza fazę planowania. Odcinki skrzydłowe też miały zostać, czyli odcinek południowy i północny też miały być obsługiwane kolejką wąskotorową. Teraz to Państwo zobaczycie. I częścią dopiero tego wielkiego systemu zaopatrzeniowego miała być podziemna kolej zaopatrzeniowa międzyrzeckiego rewolucyjnego. Tutaj macie na zdjęciu dworzec południe w obszarze baterii pancernej numer 5, czyli tak zwanej pętli poruszyńskiej. Schemat kolei zaopatrzeniowych. Zrysowany wprost z niemieckiego planu, o którym wcześniej mówiłem, że który zakłada budowę jej na 38-39 rok. Stacja w Drzewcach jest tutaj. Miała powstać ta gigantyczna stacja przeładunkowa z kolei normalnotorowej na kolej wąskotorową. Druga stacja w Wędrzynie na obrzeżach poligonu. I z Wędrzyna miała biec ta kolej w kierunku wjazdów. Dokładnie tutaj, w tym miejscu jest wjazd do podziemi międzyrzeckiego rewolucyjnego, czyli A64. Druga noga właśnie z Drzewiec, miała biec tędy. Łącząc się w system pętli przed trzema obiektami wjazdowymi, dość skomplikowany system pętli, miało tutaj następować dopiero przejęcie składów ciągnionych przez lokomotywy spalinowe bądź parowozy na kolejkę akumulatorową i wjeżdżać do podziemi. Czyli zwróćcie uwagę na to, że tu mamy międzyrzecki rewolucyjny, to jest odcinek centralny, to jest linia wątków. Natomiast cały system obejmuje znacznie większy obszar. Jeszcze zwróćcie, proszę Państwa, uwagę na jedną rzecz, na ten odcinek. Na ten mały, drobny odcineczek. To jest jedyna wykonana część całego projektu kolei zaopatrzeniowej. Od A64 do planowanego A63 został on wykonany w terenie, plus tymczasowe tory przeładunkowe z kolei wąskotorowej na kolej budowlaną, aby zaopatrzenie można było w materiały budowlane i w ewentualnie już osprzęt do budowy MR-u do wnętrz, tędy dostarczać. Ważna rzecz, w związku z tym, że kolej budowlana, normalnotorowa, Niemcy planowali po zakończeniu budowy międzyrzeckiego rejonu mocnego ją całkowicie zlikwidować. Nie mogła zatem służyć do przesuwania wojsk, przesuwania oddziałów. Linia rokadowa tak zwana, czyli do przesuwania wojsk, miała powstać znacznie dalej na Zapolu. Planowano jej budowę na 38 rok, tylko na koniec, czyli to już akurat plan zakładał jej budowę po tym, jak Adolf Hitler zażądał zakończenia budowy fortyfikacji. Miała łączyć Sulęcin i Drzewce. Sulęcin na linii kolejowej Rzepin, Sulęcin, Międzyrzecz i Drzewce na linii Frankfurt, Świebodzin, Zdążyń, Poznań. Miała to być linia normalnotorowa. Na obu tych stacjach istniały dość nowoczesne, jak nowe czasy, stacje wodne z wieżami, akurat w obu przypadkach typu Ince. To jest zaplecze techniczne stacji w Sulęcinie z trójstanowiskową halą wachlarzową. Wieża typu Ince o dość dużym zbiorniku. I stacja w Drzewcach, też z podobną wieżą systemu Ince. Na obu stacjach właśnie istniało rozbudowane zaplecze techniczne, także jeżeli nastąpiłaby potrzeba przesuwania wojsk z zaplecza, z głębi Niemiec, tamtą linią mieli być dostarczani w kierunku międzyrzeckiego rejonu mocnego, czyli nie wykorzystanie kolei budowlanych, ale znacznie dalej na zachód, położonej linii rokadowej. Linia ta też nie wyszła poza fazę planów. I tutaj
macie ją pokazaną. Ona miała więc tak, te obszary to są składy amunicyjne, przewidywane składy amunicji dla, jako zaplecze dla międzyrzeckiego rejonu umocnionego, a więc skład amunicji oraz poligon w Wędrzynie, tutaj też skład amunicji w okolicach Glisna, tutaj Malutków, następnie jeszcze w okolicach właśnie na północy Drzewiec, gigantyczne składy materiałów eksploatacyjnych, materiałów błędnych oraz amunicji, ale zwróćcie uwagę na wielkość jeszcze tych placów. Największy i przytłaczający wielkością wszystkie te miał powstać na północ od Rzepina w okolicach Lubiechni Małej. W dużym komplekcie leśnym na północ od Rzepina. Tam planowano wybudować główny skład materiałów eksploatacyjnych oraz amunicji dla MR-u. I tam ten rejon położony na północ od Rzepina, w okolicy Lubiechni Małej, też miał być połączony kolejką wąskotorową w kierunku zaplecza. Czyli te odnogi jeszcze planowano przedłużyć w kierunku na północ od Rzepina. Kończąc już, jesteśmy w Świebodzinie, natomiast przykrością muszę przyznać, że Świebodzin nie odegrał zbyt dużej roli podczas budowy międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Transporty z materiałami budowlanymi rzadko przechodziły przez tą stację, ewentualnie takie, które szły ze zmuszenia, były cofane na przykład w stronę Zielonej Góry. Ale kluczowe znaczenie dla całego projektu, zarówno w fazie budowy, jak i w fazie już planowanego działania międzyrzeckiego rejonu umocnionego i jego zaopatrzenia, odgrywał pięciokierunkowy węzeł w Rzepinie. Rozbudowane zaplecze techniczne, rozbudowany sam układ torowy pozwalał kierować zarówno materiały budowlane, jak i zaopatrzenie. W zasadzie trzema drogami w kierunku międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Pierwsza droga to było z Rzepina w kierunku na właśnie Świebodzin i Toporów i w kierunku Świebodzina. Druga linia na Sulęcin i Międzyrzecz. Trzecia linia do budowy południowego odcinka w kierunku Budachowa i Czerwiec. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że nie przynudziłem, więc teraz oddaję głos głównemu organizatorowi. Dziękuję serdecznie.